powiecie gnieźnieńskim jest nowa ścieżka rowerowa, która prowadzi z Kiszkowa do Sroczyna. Ma 5,5 km długości i można nią dojechać z jednej strony do Puszczy Zielonki, a z drugiej do Wielkopolskiego Parku Krajobrazowego. Inwestycja kosztowała 4 miliony złotych i została sfinansowana ze środków powiatowych, a także z budżetu gminy Kiszkowo. Ta inwestycja, muszę powiedzieć, że trwała w zasadzie 5 lat, bo od 2017 roku, w tym roku kończymy odcinek, który wynosi około 5,5 kilometra. Inwestycja generalnie kosztowała ponad 4 miliony z naszych zasobów budżetowych, 2 miliony 400, 1 milion 600 ze strony gminy. Ze swojej strony chciałbym podziękować przede wszystkim Powiatowemu Zarządowi Dróg, bo to on właściwie tą inwestycję prowadził. Natomiast z ramienia Starostwa Powiatowego za to odpowiedzialny był etatowy członek zarządu, Mariusz Mądrowski. Dzisiaj tak naprawdę cieszymy się, że ta inwestycja za chwilę zostanie oddana, biorąc pod uwagę, jak bardzo przywiązujemy wagę, żeby jednak te ścieżki rowerowe poprzez inwestycje były oddawane. Na pewno jest to element, który nas bardzo mocno cieszy. Ta ścieżka rowerowa została zbudowana przy najbardziej ruchliwej drodze powiatowej, no na pewno w powiecie, a podejrzewam, że w Wielkopolsce. Stąd bardzo zależało nam na tym, żeby szczególnie mieszkańcy tych miejscowości, przez które przebiega, czyli mieszkańcy Sroczyna, mieszkańcy Kiszkowa, mieszkańcy Węgorzewa, mogli bezpiecznie korzystać, przemieszczając się czy to na przystanek, czy to do znajomych, czy to do sąsiadów. Bardzo ważne było rozpoczęcie tej inwestycji. 2018 rok. Dzisiaj możemy być dumni z tego, że otwieramy cały odcinek ścieżki rowerowej. Duży odcinek jest oświetlony. W tym roku jeszcze dobudujemy oświetlenie do Kiszkowa i będzie cały odcinek ścieżki rowerowej od Sroczyna do Kiszkowa oświetlony i od Kiszkowa do Rybna Wielkiego, bo łącznie z powiatem zbudowaliśmy prawie 9 kilometrów ścieżek rowerowych. To ma sens. To ma sens, by budować w taki sposób, żeby poprawiać bezpieczeństwo mieszkańców, żeby ułatwiać mieszkańcom dojazd do pracy, by można też korzystać w celach rekreacyjnych, bo te ścieżki służą szczególnie wieczorem, kiedy młodzi rodzice położą spać dzieci, zaopiekują się już nimi, wybiegają wtedy albo kijki, albo rowery, albo właśnie jakieś tam biegi sobie ćwiczą. Można to robić bezpiecznie. Bardzo fajnie, że udało nam się zbudować to porozumienie z powiatem. Mówię zawsze, realizacja inwestycji wspólnie z samorządem, każdym innym, sąsiednim, czy powiatowym, czy wojewódzkim, przynosi takie właśnie wspaniałe efekty. Cieszymy się z tego bardzo i mieszkańcom oddajemy to do użytkowania. Zwracamy uwagę na to, że jesteśmy w tej chwili w miejscowości Kiszkowo. Kiszkowo, ostatnia gmina na skraju powiatu gnieźnieńskiego, następna miejscowość Sroczyn, to już właściwie początek powiatu poznańskiego. Ta ścieżka łączy dwa powiaty. Oprócz tego, że łączy dwa powiaty, to łączy dwa miejsca turystycznie i krajobrazowe bardzo interesujące, znaczy Lednicki Park Krajobrazowy i Puszczę Zielonkę. Wjeżdżamy tą ścieżką w powiat poznański, w serce Puszczy Zielonki. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że ta ścieżka została zbudowana z asfaltu. Asfalt ostatnio uważamy, że jest korzystniejszy, że jest lepszy dla użytkowników ścieżek rowerowych, dla jeżdżących rowerami, a poza tym na ścieżkach rowerowych pojawiają się rolkarze, pojawiają się ludzie jeżdżący na hulajnogach, doceniają walory właśnie asfaltu, a nie ścieżek z betonu. Ścieżkę zaopatrzono w najniebezpieczniejszych jej fragmentach w barierki ochronne, dodatkowo przecinają ją wjazdy do posesji.